It's just you. Well, can no Witam wszystkich, zapraszam na kolejny odcinek serii Encyklopedia Kryptowalut. Dzisiejszym omawianym tokenem będzie NIO. Opowiem Wam dziś trochę o obrówkach, czyli Anchors, bo taką pierwotnie nazwę nosiło NIO, które na początku sierpnia tego roku przeszło rebranding i oprócz swojego logo zmieniło właśnie również nazwę. Pieniądze na powstanie tej platformy były zebrane podczas dwóch faz ICO, które odbyły się w 2015 roku. I na tamten czas zebrały jedną z największych sum pieniędzy. Firmą, która stoi za NIO jest Onchain, której prezesami są Da Hongfei oraz Eric Zhang. Szczególnie podczas rebrandingu, ale teraz nadal ludzie wypowiadają się o tym projekcie, porównując go do chińskiego Ethereum. Ponieważ jedną z funkcji NIO jest również tworzenie smart kontraktów. Powiem Wam teraz po kolei o trzech głównych funkcjonalnościach, jakie oferuje platforma. Pierwszą funkcjonalnością to Digital Assets, czyli w dosłownym tłumaczeniu cyfrowy majątek. Digital Assets to wszystko co istnieje w formacie cyfrowym i można mieć do tego prawo użytkowania. To właśnie ta cecha danego podmiotu, jaką jest prawo do użytkowania jest tym co pozwala mówić o Digital Assets. Wraz z nadejściem blockchainu stało się o wiele bezpieczniejsze posiadanie zasobów cyfrowych. Technologia blockchain sprawia, że digitalizacja tych zasobów jest zdecentralizowana, bezpieczna, godna zaufania i wolna od osób trzecich. Istnieją dwie formy zasobów cyfrowych, których można używać w NIO. Są to globalne zasoby oraz aktywa kontraktowe. Globalne aktywa są rozpoznawane przez cały system i mogą być identyfikowane przez wszystkie inteligentne kontrakty i klientów. Natomiast aktywa kontraktowe są aktywami, które są ujmowane tylko w ich umowach szczegółowych i nie mogą być wykorzystywane w innych kontraktach. Na przykład token Golema może być użyty tylko w Golemie, ale nie może być już używany na przykład w Augurze. Kolejną bardzo ważną funkcjonalnością jest cyfrowa tożsamość. Zacznę od krótkiej definicji. Cyfrowa tożsamość odnosi się do informacji o tożsamości osób, organizacji i innych podmiotów, które istnieją w formie elektronicznej. Bardziej dojrzały system cyfrowy tożsamości oparty jest na standardzie X509. W NIO zaimplementowany został zestaw zgodnych ze standardem X509 cyfrowych standardów tożsamości. Ten zestaw standardów tożsamości cyfrowej, oprócz zgodnego modelu wydawania certyfikatów, będzie również posiadał model emisji certyfikatu point-to-point. -point. Nasza weryfikacja tożsamości podczas wydawania lub używania tożsamości cyfrowych obejmuje korzystanie z funkcji twarzy, odcisków palców, głosu, SMS-ów i innych wieloskładnikowych metod uwierzytelniania. Lecimy z trzecią, najważniejszą jak dla mnie funkcjonalnością NIO. Mowa tutaj o smart kontraktach. Inteligentne kontrakty są automatycznymi umowami. Wykonują się samodzielnie, stosując określone instrukcje napisane na jego kodzie, które są wykonywane po spełnieniu określonych warunków. W prostym języku: smart kontrakty pomagają wymieniać pieniądze, nieruchomości, udziały lub cokolwiek wartościowego w przejrzysty, wolny od konfliktów sposób, unikając przy tym usług pośrednika. Najlepszym sposobem na opisanie smart kontraktów jest porównanie technologii z automatem. Zazwyczaj idziemy do prawnika lub notariusza, płacimy im i czekamy, aż dostaniemy nasz dokument. Dzięki inteligentnym umowom po prostu wpychamy NIO do automatu sprzedającego, a nasz depozyt, prawo jazdy lub cokolwiek innego wpada na nasze konto. Co więcej, inteligentne kontrakty nie tylko określają zasady i kary wokół umowy w taki sam sposób, jak robi to umowa tradycyjna, ale również automatycznie egzekwują te zobowiązania. Dużą zaletą tworzenia smart kontraktów w NIO jest to, że do ich tworzenia wykorzystywane są bardzo popularne języki programowania, takie jak JavaScript czy C -Shar. Temat jest duży i jeżeli chcecie o nim więcej poczytać, to link znajdziecie w opisie do filmu. Teraz powiem trochę więcej o tokenach niż zwykle. W całym ekosystemie NIO istnieją dwa osobne tokeny, NIO oraz GAZ. Za chwilę wytłumaczę o co chodzi. Całkowita ilość każdego z tych tokenów to 100 milionów. Bardzo ważną uwagą jest tu fakt, że tokeny NIO nie mają części dziesiętnych, więc minimalną liczbę, jaką można przesłać, jest 1. Dlatego, jeżeli będziemy chcieli wysłać komuś np. 100,5 NIO, to ta wartość zostanie obcięta do całości, czyli faktycznie na adres odbiorcy powędruje 100 NIO. Na początku do użytku zostało wydanych 50 milionów tokenów NIO, a cała reszta będzie z czasem wypuszczana do obiegu. NIO jest tokenem, który daje nam prawo do głosowania i podejmowania decyzji w społeczności. Natomiast gaz, podobnie jak w przypadku Ethereum, napędza inteligentne kontrakty. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, paliwo sieci. Gaz jest tym, co będzie wymieniane jako waluta wewnątrz ekosystemu i jest czymś, co ma ekonomicznie motywować różne projekty, które się w nim odbywają. Oczywiście wartą wymienienia tu informacją jest fakt, że tokenów NIO nie da się kopać. Wszystkie tokeny zostały wygenerowane w tzw. Genesis Block. Jeżeli chodzi o to, jak uzyskujemy tokeny Gaz, uzyskujemy je przez przetrzymywanie naszych tokenów NIO na naszym portfelu. Wtedy, w zależności od ilości posiadanych tokenów NIO, dostajemy pewien procent tokenów Gaz na nasz portfel, na ten sam, na którym przetrzymujemy NIO. NIO oraz Gaz dostępne są już na większości dużych giełd na świecie, takich jak Bitrex, Binance, Yunbi czy Cryptopia. Kiedy kupimy już swoje tokeny, to mamy teraz kilka ciekawych możliwości przechowywania ich. Pierwszym z nich jest bardzo przyjazny w obsłudze portfel desktopowy o nazwie Neon, z którego samemu zdarzyło mi się korzystać. Kolejną opcją jest oczywiście Paper Wallet, który możemy sobie wydrukować i trzymać w jakimś bezpiecznym miejscu w domu. Od jakiegoś czasu tokeny NIO również możemy przechowywać na sprzęcie fizycznym specjalnie do tego przystosowanym. Mówię tutaj o Ledger Nano S, który na oficjalnej stronie producenta kosztuje niecałe 300 zł. Kończąc powiedzmy sobie jaką przyszłość czeka na chińskie Ethereum. NIO na salonach jest od dość krótkiego czasu, bo za moment takiego dużego hajpu uważam chwilę rebrandingu i zmianę nazwy z Anchels na NIO. W tamtym czasie cena poszybowała z par dolarów na ponad 50. Myślę, że gdyby nie ban na tworzenie ICO w tamtym momencie w Chinach, to NIO przekroczyłoby już kwotę 100 dolarów za sztukę. Największą zaletą, jaką ma na Ethereum, jest stosunkowo niska bariera wejścia dla programistów, ponieważ nie muszą oni się uczyć nowego języka, aby tworzyć inteligentne kontrakty. Ostatnim dużym plusem jest to, że NIO wspierany jest przez chiński rząd i jest w dobrych stosunkach z Microsoftem, z którym tworzą pierwsze zawody, w których chodzi o utworzenie jak najlepszej aplikacji opartej na NIO. Nie jestem pewny, czy NIO wygryzie tidium z rynku, ale wiem, że jest to niesamowita platforma dla programistów, która będzie szeroko wykorzystywana w niedalekiej przyszłości, przez co NIO może okazać się naprawdę czarnym koniem roku 2018. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka serii Encyklopedia Tokenów. Do zobaczenia!